Tutaj Bartosz z kanału BDM10 i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować mój najnowszy deal, nabytek. Dosłownie kilka minut temu, ledwo jeszcze jestem spocony, ledwo co wróciłem z miasta. Najnowszy deal znalazłem na pewnym forum, dokładniej grupie na facebookowej z mojego miasta na tle RC Maniaków. Ktoś wystawił na Lossy 8 wersji Tragi wraz z kilkoma rzeczami za 100 funtów, lecz oczywiście trochę się potargowałem, w sumie nawet dosłownie trochę tego musiał spytać, czy 95 będzie ok. Oddał mi piątkę, wsiadłem do samochodu i wróciłem, więc za chwilę bliżej Wam zaprezentuję cały ten staw, który był, jest za mną wraz z modelem, paliwem, kontrolerem, stawem obą, naprawdę trochę tego jest, więc grubsze jak to wygląda. No i może zrobisz jakieś tu miejsce. Paliwko. Ok, może zaczniemy najpierw od skrzyni. Turboxa. Firmy Stanley. Spoko, spoko. O, widzę, że już jedno pudełeczko tu znikło, ale spoko. Nic takiego wielkiego. Otworzymy tutaj. Nic nie ma. Środkowy. O, mały klucz. Super działa. Mała kłódka. Zaczniemy od góry. Jakaś zużyta uszczelka do wydechu. Jakaś podkładka tutaj. Łożyska, jakiś filtr paliwa, wody, klipsy, śrubki. Chyba jakieś mocowanie z przodu wahaczy. Tu chyba jest tylny plus kilka kruszkałów ze starszej technologii kontrolerów i odbiorników. Filtr paliwa wraz pompką, kolejne dwa kryształ, krystal, nie wiem po prostu, tu jest numer 5, dwa, 4, czyli każdy inny, no szkoda, ramiona do serw, tutaj jakieś obcinaczki, włącznik, ciekawe czy działa, klucz do kół i świec, hot bodies, jest spoko, tu jakieś aluminiowe, klucz, kolejne, chyba nakrętka siedemnastka do kół, mały klucz do kół i śrubelczek. Ok, nic takiego szczególnego. O, tu się rzuca file safe firmy Fastrax, bateria 7,2 V firmy LRP, 2100 mAh. Zobaczymy w jakiej kondycji, to od razu odłożę, podłączę. Świeca model Technics Quick Speed Medium. Kolejny klucz biela. Tutaj mamy klej. Tutaj mamy IOK. Nie dużo narzędzi, mało części. Kolejny, ale ten to jest ciężki. Lepsze. O, nóż do plastiku. Kolejny klucz. Jakieś nakrętki, nakładki. Jakieś delikatne IOQ.
Ok, przechodzimy tutaj. O, jakiś duży box z... Tu, okej, co, jakaś sprężynka, chyba one way, podkładki, uszczelka do rury wydechowej kolejna. O, tutaj dużo widzę body clipsu, dużo śrubek, bardzo dużo śrubek do amortyzatorów, wkładki. Ale tu widać ogromną ilość naprawdę ogromna ilość driftów stalowych. Fajnie, fajnie. Sprawdzimy, czy to w ogóle jest pod ten model. Okej. Szczoteczka do zębów zawsze się przyda. Wiadomo, wypad może się zamienić w jakąś randkę, szmatka. Kolejne obcinaczki większe. Hey filter. Tutaj kolejny zestaw śrub. Fajnie, przydadzą się. Śrubek nigdy za mało. Shock oil 100%. Ale 45, spoko. Ładowarka do starter. Tu mamy chyba tak końcówki. Los Hiroto start, bo jakby mniejszych nie mogli zrobić, ale spoko. Drill, on taki ciężki, pusty, bo z baterią to w ogóle z ręką urwie. Dobra, jakieś stare linki przewodowe. Deep oil 1 pełny, ten deep oil 20 000. Kolejny klucz, tutaj mamy co? Shock oil 35. Kolejny 50. Tutaj mamy jakiś smar. O, taśma klejąca, taka mocniejsza. Chyba było z funciaka. Nożyczki. Jeden starter. Blue starter. O. 1600. Mała piłka. Spoko, fajnie. Kolejny klucz. Duszka. No i jeszcze więcej śrubek, body clipsów. Kolejny ten. Kolejny klucz to do kontrolera i odbiornika. No i jeszcze więcej body clipsów. Nakręcę, jak to doskonale widać. Tak na szybkiego przypomnienia, jak mi coś ominął. Fajne są te podwójne zestawy. Te pudełka pełne śrub. To i to. Fajne, śrubek nigdy za mało. Bateria za chwilę idzie pod ładowanie. Tak samo glow starter i ładowarka. To od razu idzie pod sprawdzenie. Okay. Następna jest siateczka. Sprawdzimy, co jest w środku.
butelka do paliwa z aluminiową rurką do tankowania samochodów, zbiorników, pół litrowa, fajna, ale osobiście jest bez zabezpieczenia, szkoda. Następnie jest kontroler 2,4 GHz firmy e-tronics z wyświetlaczem na 8 baterii. Bardzo podobny jest od firmy Ofna czy Hababao do modeli Hyper i chyba ogólnie oni mają to, tylko że jest bez wyświetlacza, są tutaj pokrętełka. Trzykanałowa z wyświetlaczem. Wszystko ładnie działa. Jakoś tak bardziej wyraźnie spróbuję. O. Steering trim, throttle trim. Jakie jest napięcie, dual rate, czy jakieś opcje dodatkowe są włączone. Jest naprawdę ich dość sporo, jest ich aż 19. Cztery guziczki, góra, dół, exit, enter. Bardzo proste sterowanie nim, nic skomplikowanego. Brak jest chyba obudowy, samej obudowy antenki. Ale jako tako, jak sprawdzałem przy pierwszej jeździe przy kupnie, wszystko było ok. No zobaczę, jak to wyjdzie z dalszym zasięgiem, czy jak model gdzieś odjedzie, czy coś. Jest wbudowany fire safety. Fajne. Ok, wyłączamy. Następne są opony on-roadowe od firmy Proline, a opony się zwą Road Rage. Road Rage. Fajnie będę miał do swoich modeli. Hex chyba 17. Ładne, nic nie jest popękane. Ładnie sklejone. Ładny jak Hex. Też ładnie. Dosyć czyste, ładne, fajne. Przydadzą się. Następne. Też są dość ładne. Nie są nigdzie popękane, super. Kolejna, podobnie. Fajnie, fajnie. I ostatnia. Jak widać, heksy są. Nie widać żadnych śladów użytkowania na nich, nie są. Jest to Lossi. Żadne super. Z silnikiem Mach 247, jak dobrze wiem. Zrobię trochę szkę. Budowa jest naprawdę brudna, naprawdę ładna, powycinane okienka, więc koleżka chyba wiedział, że warto schodzić dokładnie silnik, lepiej dostosować obudowę, fajnie. Ok, a najważniejsze jest to oczywiście, jak coś pod obudową. Ok, w zestawie jest też nowy 4.8. 4AA po prostu. Wymieniłem już na swój 6V pakiecik. Ok, zaczniemy tak od tego, jakie są wady. Wady jest bardzo słabe serwoskrętu, nie daje rady po prostu skręcać. Trzeba je wymienić, nie jest tak źle. Jest to jakieś... JA Racing Z650M. Następnie na gazie i hamulce serwo 645 Hightecha, więc fajnie, nad tym serwem już nie muszę się martwić. I co? Tylne amortyzatory. Nie wiem, czy za gęsty olej, czy coś popękało w nich, nie wiem, będę musiał sprawdzić. Ale w każdym razie, no... Tragedia. Przednie, ok. Przednie są super. Ale tylnie... Tragedia. Ok. O, to jest ten silnik.
bardzo zdrowy silnik. Na tle silnika nie mogę nic zarzucić. Oczywiście wrotopletki od Losi, ale mam drill do niego, więc nie jest źle. Głowica jest nietknięta, jest naprawdę ładna. Przed chwilą nim jeździłem, dlatego jest paliwo w nim, jeszcze nie wyciągłem. Pójdę zrobić jakiś pierwszy run. No jest trochę zerdzewiały, trochę brudny. Ponad rok był nieużywany, więc odpalił naprawdę za pierwszym shotem. Ledwo tylko paliwo doszło do silnika i od razu puf, petarda. Koła też są chyba... Nie, to są oryginalne Losi numer A7780. Fajne, jeszcze dużo wyjeżdżają, wyjadą. Heksy 17. W razie pierwszej jazdy nie odczułem żadnych, nie wiem, oporów, nic takiego, zamontowany filtr paliwa. Sportowy wydech, albo tylko tak pisze, Team Losi Sport. To tyle. Pierwsza jazda już niedługo. Ja tylko sprawdzę małe co nieco w nim. Tyle z prezentacji mojego najnowszego dealu. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie.